Pokazywałem wam już wiele bardzo dziwnych bajek z mojego dzieciństwa. I dzisiaj wrzucimy na ruszt kolejną. Trzy małe świnki. Kto nie zna tej bajki, trzy świnki budują trzy domy, kolejno ze słomy, drewna i cegieł, żeby chronić się przed wilkiem, który zdmuchuje im domki. No, ta adaptacja bierze to wszystko i wywraca to do góry nogami. Historia zaczyna się na jakiejś farmie, której właścicielka nazywa się Pani Kiełbasińska. Dzień dobry, Pani Kiełbasińska. Myślę, że dogadałaby się z Panem Szyneczką. Stamtąd trzy świnki i mysz, tak mysz, uciekają, żeby nie zostać przerobionymi na mięso przez rzeźnika. Pan rzeźnik, co ciekawe, chce urżnąć kiczoły już na farmie. Czy czasem zwierząt nie zabiera się najpierw do rzeźni i tam ubija? Trzy świnki mają tutaj osobne osobowości. Jeden to luźny muzyk, drugi lubi jeść, a trzeci to pomysłowy wynalazca. Zanim jednak przejdziemy dalej, pozwólcie, że zadam wam mały test znajomości stylów animacji. Skąd myślicie jest ta bajka, wnioskując po wyglądzie animacji? Z Polski, Niemiec, Czechosłowacji czy Kanady? Nie wiecie? Z Kanady! Nie, serio. Jak byłem mały, myślałem przez tą animację, jej jakość oraz styl, że to jest czeska albo niemiecka bajka. Na ogół tanie bajki z zachodu wyglądają dużo inaczej, a styl tej animacji bardzo przypominał mi czeską bajkę Kot Leopold. Ale nie, to jest kanadyjski twór. Tak więc trzy kanadyjskie bekony gubią się w lesie. Sporo jest tych filmów dla dzieci, gdzie ktoś ucieka z domu, gubi się w lesie, nie? Jak to zazwyczaj w tego typu filmach, akurat jak gubią się w lesie, to zapada zmrok. Jeden z świniaków ma koszmar, który może po prostu wam puszczę, bo słowa go nie opiszą. I wampiry. Co się dzieje? Ciekawostka. Kiedy byłem mały, strasznie fascynowały mnie te rzeczy, które noszą prosiaka. Co to jest? Co to jest? Orby? Demony? Nie wiem, jak byłem mały, myślałem sobie, co to jest za diabelstwo i... Okazuje się, że w tej wersji świnek złym jest nie tylko wilk, ale też lis wynalazca, który produkuje maszynę pakującą świnki w konserwy. Żywcem. I zasadnicze pytanie. Czemu ten lis ma w tle swojego pokoju obraz wyglądający jak cesarz Niemiec jako lis? Więc lis idzie powiedzieć o świnkach w lesie swojemu szefowi wilkowi. I zobaczmy, jaki z dwóch designów antrowilka w popkulturze ma ten wilk. A! Ten. Lepiej uważaj. Lepiej uważaj. Śmierdzisz. 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 Całe życie myślałem, że wspomnienie, jak cudownie neutralny lektor mówi śmierdzisz, jest z jakiejś wersji Kopciuszka, a tu proszę. Wilk w tej wersji prowadzi karczmę u miłego wilka i chce nabrać prosiaczki, żeby do niego przyszły, żeby je sprzedać swoim klientom i samemu też je zjeść. W ogóle to jest jeden z tych filmów, gdzie mamy tylko lektora do dialogów, a nie do piosenek, trochę jak w Oboty. Co jak byłem mały, strasznie mnie śmieszyło, bo nie rozumiałem angielskiego, więc dosłownie słyszałem bełkot. Przez to, ilekroć zaczyna się piosenka, dostaję masywnego flashbacka do dzieciństwa. Oh, I'll build a house as solid as I can, though it might not be easy. Patrzcie, jak misiek skurwia. Oj, Rysiu, zdaje się, że mój kuzyn uciekł z piwnicy. A w pułapce popierdolonego kuzyna zdzicie. Lis decyduje się nabrać dwa mniej inteligentne prosiaki na polecenie wilka, żeby zawlec je do karczmy. I tylko mi ta fabuła trochę przypomina teraz Pinokia. Lis zachęcający głupie dzieci do zostania sławnymi, tylko żeby potem to się okazało pułapką? Przecież to wygląda jebitnie jak Pinokio. Zaciągam się petem, kas podłogę gniete, wrzucam pierwszy bieg, dzięki Bogu w sen. Wilk złapał w sidła dwa prosiaki, a myszę wtrącił do więzienia, gdzie spotyka jego wcześniej widzianą służącą Arominkę z Kungsa, która śmierdzi. Arominka jest trzymana jako pracownik przez wilka dlatego, bo nie może znaleźć nigdzie indziej pracy, bo śmierdzi.
i zastanawia mnie, czemu wilk, który prowadzi przybytek związany z żywnością, wybrał kogoś, kogo zapach zdecydowanie odstraszałby od jedzenia. Nie wiem, najtańsza była? Zostało tylko kilka miejsc. To najlepsza impreza w okolicy. Już się nie mogę doczekać. Ej, mamo, możemy mieć Beastars? Nie, mamy Beastars w domu. Beastars w domu. Oj, Rysiu, zdaje się, że kolejny mój popierdolony kuzyn uciekł z piwnicy. W tej wersji, tak jak mówiłem, polecieli bardziej w coś a la Pinokio, gdzie zamiast demolatorować domy knurów, wilk i lis zaprosili je na zostanie gwiazdami swojej restauracji, gdzie po występie zostaną zjedzone, ale one tego nie wiedzą. Ale nie wszystko idzie po myśli wilka, bo lis jest na niego zły, bo wilk nie dał mu kasy i kradnie mu prosiaki. Mysza prosi o pomoc trzeciego prosiaka i odkrywają w piwnicy karczmy klatki ze zwierzętami, które wyzwalają, podczas gdy wilk ceremonialnie wpierdala lisa do maszyny, która pakuje go do puszki. I tutaj dopiero, w ostatnich 20 minutach godzinnej animacji, zaczyna się adaptacja faktycznej, klasycznej bajki, gdzie wilk goni za świniakami i niszczy im dwa słabe domki, dmuchując je. Trzeciego ceglanego zdmuchnąć nie może, ale wilk oczywiście ma jednocyfrowe IQ i nie myśli, żeby rozbić szklane okna i przez nie wejść, tylko przebiera się, a potem wchodzi kominem, wpada do wrzątku i wlatuje prosto do maszyny, gdzie zostaje zapuszkowany i tłucze się z puszką lisem. Więc tak oto trzy świnki uczą się, że nie warto robić jak pan wie się obcemu, jednemu ze świniaków odpierdala i koniec. Podczas robienia recenzji przez przypadek zrobiłem coś takiego. Patrzcie, tu są słuchawki, nie? I patrzcie. Oto była najdziwniejsza wersja trzech świnek. Co mogę powiedzieć po tym, że jeszcze nie widziałem tak dziwnie posklejanej wersji bajki. Widziałem już dziwne mutacje bajek, takie jak Siedmiu Wspaniałych. Widziałem dziwne adaptacje bajek, takie jak ta powalona Śnieżka anime. Ale cała nowa dodana przygoda przed faktyczną bajką? Tego jeszcze nie widziałem. Sam film jest strasznie przeklęty. Animacja nie powala i wygląda jak czeskie bajki. Dodane detale i nowe wątki są dziwne. Dwaj antagoniści zamiast jednego to już w ogóle kuriozum i w zasadzie spełniają podobną rolę. Film jest dobry, jeżeli się go ogląda trochę jak shitpost, bo wiecie, jest taki zły, że aż dobry, bo jak inaczej można podejść do filmu z takimi postaciami jak pani Kiełbasińska albo Skunks, który śmierdzi. Cześć.